Wracając jeszcze do doradztwa podatkowego, bo w tym kierunku zmienia się w ogóle, wszystkie biura się zmieniają i powinny się zmieniać. Tak. My jesteśmy już przygotowani z tego względu, że niedługo wchodzi KSeF. Nie wiem, czy słyszałeś o KSeF-ie. Nie. Jest to automatyczny program, który dostaniesz od rządu, gdzie w którym będziesz wystawiał faktury. Czyli dzisiaj przychodząc na wspomnianą stację, gdzie zatankujesz samochód, mówisz swój NIP, tak. Nie bierzesz faktury. Ta faktura już będzie u Ciebie elektroniczna. Tak, ona już będzie zaksięgowana. Czyli wszyscy będą musieli zrezygnować z tych programów, które używają do faktur i tak dalej i wejść na wspólny program państwowy. Mhm. Klient, który chciałby z Wami zacząć współpracę, jakim musi kapitałem dysponować? Tak, opłata wstępna jest to kwota 6 tysięcy złotych, także nie jest to jakaś wygórowana. Jednorazowa kwota. Bardzo fajnie jest, jak jest biuro, natomiast przez naprawdę tą pandemię, którą przeszliśmy, zobaczyliśmy, że dużo osób woli pracować też w domu, tutaj jeśli mówimy o księgowych, bo jednak jest tam skupienie. Także niektóre punkty są takie, że mamy na przykład po 5, 6, czy nawet już 8 osób, tak, w biurze, są takie punkty, gdzie po prostu są jedna, dwie osoby w biurze, a na przykład 3-4 już pracują zdalnie z domu. Najniższy abonament u Was ile kosztuje? Zaczynamy od 185 zł za ryczałt, 235 książka przychodów i rozchodów, 425 zł zaczynają się spółki prawa handlowego. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Goduński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Dziś moim gościem jest Daniel Gawryczuk. Witam Cię. Dziękuję Ci pięknie, że zgodziłeś się na wywiad na moim kanale. Daniel jest właścicielem firmy TaxSafe. To są biura księgowe, między innymi kancelarie podatkowe. Dzisiaj chciałem z Tobą porozmawiać, jak wygląda ten biznes, kogo poszukujecie, w jakich miastach się otwieracie, bo biznes jest rozwijany również na zasadzie franczyzy, tak? Dokładnie tak. Okej, okay. Mógłbyś opowiedzieć nam troszeczkę o tym biznesie, jak to wygląda? Jak najbardziej. Tak, jeśli chodzi o samą kancelarię podatkową TaxSafe, pomysł się, właściwie firma już działa 29 rok. Jest to typowo firma rodzinna. Grażyna Gawryczuk, akurat moja mama, jest doradcą podatkowym i ona tą firmę zaczęła prowadzić, natomiast później doszła też siostra, która skończyła rachunkowość, później też ja, który jestem po finansach. Gdzieś tak wspólnie stworzyliśmy taki koncept, żeby jednak była to firma rodzinna. I od 10 lat powstała marka TaxSafe, gdzie możemy poprzez właśnie model franczyzowy proponować współpracę z naszą firmą. Kogo poszukujecie jako franczyzobiorców? Poszukujemy tak naprawdę osób, które pracują na etacie, myślą o założeniu własnego biura rachunkowego, ale się trochę boją, mają może słabą wiedzę, może nie do końca się czują pewnie na otworzenie własnego biznesu. Dlatego złożyliśmy taki koncept, w którym po prostu pozwala jakby tak naszym przyszłym franczyzobiorcom czy przyszłym księgowym mieć jakby zagwarantowane tak szkolenia, zagwarantowane oprogramowanie po to wszystko, żeby na końcu księgować klienta w należyty sposób. Ale czy taki franczyzobiorca Wasz potencjalny, który z Wami podejmuje współpracę, musi mieć doświadczenie, musi mieć jakiś zawód wyuczony w tym kierunku? Bo to jest dosyć skomplikowana sprawa. No, księgowym nie może zostać każdy jeden tej człowiek, który chodzi sobie po ulicy, tak? Tak, jeśli chodzi o księgowość typowo uproszczoną, czyli KPIR-kę czy ryczałt, no tutaj jeśli ktoś ma jakieś doświadczenie, czy prowadził własną działalność, czy sam się rozliczał, ma tak naprawdę już wiedzę, tak, co powinno, jak powinno to być zaksięgowane. Dzisiaj mamy też bardzo intuicyjne programy, które też dużo rzeczy same liczą. Klienci tak naprawdę od nas otrzymują taką bezpłatną aplikację, gdzie wystawiają faktury w niej, przesyłają też faktury kosztowe. To wszystko jakby przenosimy do Optimy, na której księgujemy. Optima już pokazuje nam te wyniki finansowe. I jeśli to są proste operacje, tak naprawdę każdy może, nawet i Ty mógłbyś to przeprocesować. Systemy to liczą, natomiast później jest wysyłka oczywiście do urzędów skarbowych czy do ZUS-ów różnych dokumentów, gdzie też to jakby poprzez podpis kwalifikowany robi już to pracownik biura, czyli księgowy. Natomiast sprawa wygląda bardziej skomplikowana jest w przypadku pełnej księgowości. No tutaj już musimy mieć odpowiednią wiedzę, czyli albo być sami księgowym, albo po prostu zatrudnić księgowych. Ale może się zdarzyć, że wejdzie do Was z ulicy w zasadzie firma, która jest na pełnej księgowości, no i taki człowiek, który nie ma doświadczenia, nie poradzi sobie z tym.
Wtedy musi podeprzeć się zatrudnieniem kogoś, tak? Tak, może oczywiście zatrudnić kogoś i prowadzić to na miejscu u siebie. Mhm. Natomiast można też przekazać do centrali i centrala wtedy to księguje i wtedy też mamy jakby prowizję za przekazanie klienta co miesiąc. Mhm. Okej, okay. Jak wygląda takie rozliczenie jakby? Na czym zarabia franczyzobiorca? No bo przy księgowości to jest raczej taki ryczałt, tak? Że podpisujemy umowę z firmą i ryczałtowo ta firma się rozlicza z waszym biurem, tak? Mamy standardowe pakiety. W tych pakietach zawiera się zawsze godzina konsultacja z księgowym. Mamy też w pakiecie różne ilości dokumentów. Ponad pakiet, ponad limit dokumentów klient dopłaca 6 zł za każdą fakturę przy uproszczonej księgowości i 9 zł w przypadku pełnej księgowości. Dlaczego jest więcej w pełnej? No bo tam jeszcze musimy zrobić wyciągi bankowe, czyli typowe rozrachunki, połączenie po prostu płatności z fakturą. Mhm. Jak to fizycznie wygląda? Czyli co, klient, który przychodzi do waszego biura, składa dokumenty, te dokumenty są skanowane, są wrzucane w wasz system i ktoś u was w centrali robi tą księgowość? Czy ja dobrze myślę? Jeśli mówimy o przekazaniu klienta, to tak. Natomiast jeśli mówimy o typowym oddziale, że księgujemy na miejscu, to klienci mogą to zrobić tak naprawdę na kilka sposobów, przesłać dokumenty. Mhm. Pierwszym sposobem, takim najbardziej popularnym, to klient sam skanuje, przerzuca do naszego programu. Mhm. Program ma też jakby sztuczną inteligencję, który rozczytuje te faktury, czy ona jest jednostronna, czy dwustronna. Rozczytuje numer faktury, datę wystawienia faktury, termin płatności, czy faktura jest zapłacona, czy nie jest zapłacona. Także kwoty netto, kwotę VAT-u, kwotę brutto. I tak naprawdę po rozczytaniu, zawsze jest mamy 99%, tak działa system, tak? Mhm. Bo wiadomo, że jeśli będzie faktura odręcznie napisana, to już system tego nie rozczyta. No ale już dzisiaj się praktycznie ręcznie nie wypisuje. Większość, tak, chociaż jeszcze się zdarzają, tak? Mhm. Także mamy tą fakturę jakby zeskanowaną, system ją rozczytał, natomiast księgowa na zadanie byś po prostu zatwierdzić, tak? Mhm. Księgowa bierze odpowiedzialność za to, co jest na tej fakturze, czyli musi po prostu zatwierdzić, że faktura jest dobrze rozczytana. Mhm. Czyli tak, faktury sprzedażowe klient już wystawia, one są zawsze w 100% rozczytane, tak? No bo nie trzeba tak naprawdę ich rozczytywać, bo one są już przystosowane do importu, czyli faktury sprzedażowe importujemy, faktury kosztowe klient przesyła nam poprzez system z automatycznym rozczytaniem. Mamy też do tego aplikację mobilną, gdzie na zasadzie nie wiem, weźmiesz sobie fakturę na stacji benzynowej, zrobisz zdjęcie i to będzie już też w naszym programie, a także poprzez mail. Możesz sobie autoryzować adres mailowy i na przykład wrzucasz, dzisiaj mamy maj, tak, czyli wpisujesz sobie 05/2023 i z tego maila twojego od razu też do systemu wpadnie do maja jako faktura kosztowa. Mhm. W jakich miejscowościach, w jakiej wielkości miejscowości można otworzyć takie biuro wasze? Tak naprawdę dzisiaj poprzez ten system i obsługę online klienta nie mamy jakby minimalnej ilości mieszkańców. Bo, no tak, bo można być w małej miejscowości, tak, obsługiwać wielką aglomerację. Duże, tak jak w tej chwili mamy też dużo takich punktów, gdzie na przykład jest pod dużym miastem, tak, jest otwarty punkt i pani sobie zdalnie obsługuje czasami klientów z różnych końców Polski, mhm. tak, także to akurat dzisiaj nie ma znaczenia. Księgujemy też bardzo dużo klientów zagranicznych, na przykład dużo pilotów z Ryanaira, tak? Gdzie w Polsce mamy jednak mimo wszystko najniższe podatki praktycznie w całej Unii Europejskiej. Także dużo firm się jakby tutaj rejestruje i przechodzimy po prostu później do księgowości. Także mamy obsługę w języku angielskim, obsługę w języku ukraińskim, rosyjskim, a także niemieckim. Czyli zatrudniasz tutaj w centrali takie osoby, które rozmawiają w tych językach, czy program już to obsługuje po prostu? Program jest jakby dostosowany, tak? Mhm. Klient przechodząc do nas do księgowości deklaruje nam, w jakim języku chciałby mieć kontakt. Mhm. Program oczywiście jest dostosowany, jeśli powie sobie, że chce mieć w języku angielskim, czy na przykład ukraińskim. System od razu mu, zakładając login, dostosowujemy system, czyli wybieramy po prostu odpowiedni język i klient na przykład widzi już wszystko w języku ukraińskim, wystawia faktury w języku ukraińskim, tak, czyli w swoim ojczystym. Natomiast jeśli chciałby na przykład, też to się zdarza, bo na przykład obsługujemy bardzo dużo informatyków, którzy pracują dla Google'a, dla Microsoftu, gdzie oni muszą wystawiać w języku angielskim, to w tym momencie oni tylko robią na zasadzie wystaw fakturę w języku angielskim i ta faktura od razu trafia do kontrahenta w tym języku. Jesteście kancelariami podatkowymi. Czy doradzacie również klientowi optymalizacje podatkowe? Czy raczej to się u was nie zdarza? Doradzamy. Tak właśnie nawet nasz taki slogan marketingowy jest to, że jest to księgowość z doradztwem podatkowym. Mhm. Między innymi właśnie jesteśmy w najnowszym Forbesie. No właśnie tutaj. Jest nas majowy opisany. Forbes.
Tak, jest artykuł, także jest nasza reklama. Tutaj też możecie sobie sprawdzić, że właśnie księgowo jest doradztwem podatkowym. I dlaczego te doradztwo podatkowe? My, tworząc tą kancelarię, chcieli właśnie na bazie doradcy podatkowego, tak, chcielibyśmy, żeby to nie było tak na zasadzie tanie klepanie, tak, bo to nie o to chodzi w księgowości. Dlatego też mamy pakiety rozbudowane, że mamy tą godzinną przynajmniej konsultację z księgowym w ramach pakietu bezpłatnie. No nie, większość biur po prostu liczy sobie za każde minuty, za spotkania i tak dalej. U nas tego nie ma. Chodzi o tą swobodę, żeby można porozmawiać, doradzić klientowi. A dzisiaj tak naprawdę poprzez zmieniające się przepisy, które na przykład nie pozwalają na przykład już nieruchomości prywatnych wrzucać w koszty, tak? To się zmieniło tego roku. Przechodzą klienci na ryczałty, tak? Także mamy ten ryczałt, który klient płaci podatek dochodowy do 8,5% do kwoty 100 tysięcy złotych. Powyżej przechodzi na 12,5%. Dużo klientów rezygnuje z działalności gospodarczych, bo po wprowadzeniu składki zdrowotnej, która wynosi 4,9%, tak, przy podatku liniowym to 19 plus 4,9 to już, już no, masz 20% w zasadzie, najniższy podatek. Można być na podatku też progresywnym, czyli mamy 30 tysięcy kwoty wolną od podatku, później mamy 12% do kwoty 120 tysięcy i 32% aż powyżej, ale przy tych progach mamy też 9% składkę zdrowotną, która znowu bardzo podwyższa nam dochód, który płacimy, tak? Podatek dochodowy. Zdarza Wam się, że przychodzą, nie wiem, klienci i mówią, że nie wiem, chcieliby otwierać firmę w Czechach, czy nie wiem, na Cyprze i doradzacie, jak to robić tak samo? Zdarzają się tacy klienci, natomiast my raczej odradzamy takie posunięcia z tego względu, że tu jest problem później i z ZUS-em, który może takiego klienta zawołać do siebie i powiedzieć, że ma działalność pozorną, bo unika płacenia ZUS-u. Dlatego to, co my preferujemy, to tak naprawdę dzisiaj spółkę z o.o. I tu takie też w wspomnianym artykule w Forbesie jest informacja właśnie, spółka z o.o. bez podatku CIT i bez ZUS. Czy to jest możliwe? Ja odpowiem krótko, tak, jest jak najbardziej to możliwe. Zakładamy spółki z o.o., w które mogą nie płacić CIT-u. Nazywa się to CIT estoński. No tak. Od 2021 roku już jest możliwość księgowania, właśnie w Polsce się pojawił CIT estoński, dlatego jak najbardziej możemy takie transakcje przeprowadzać. Zgłaszamy po prostu klienta do CIT-u estońskiego. Tam trzeba spełnić parę podstawowych warunków, żeby być na tym CIT-ie estońskim. Pierwszy taki najważniejszy warunek to jest mieć zatrudnienie. W pierwszym roku, kiedy jesteś na CIT-ie estońskim, musisz mieć przynajmniej pełny etat jeden. To może być najniższa krajowa. Tak. Ważne, żeby nie była to osoba, ani udziałowiec, ani ktoś z zarządu, no, osoba obca, tak, dla spółki. W kolejnym roku dwie osoby, w kolejnym trzy. I tak zamykamy. Zgłoszenie robimy na 4 lata, czyli jeśli 4 lata wytrzymasz w tym CIT-cie estońskim, będziesz spełniał wymagania, jak najbardziej w ogóle nie zapłacisz podatku CIT. Natomiast jeśli będziesz chciał wyjąć pieniądze z takiej spółki, wystarczy, że od dywidendy zapłacisz 10% podatku PIT, czyli swojego prywatnego, plus 10% CIT, który się nalicza, ale tylko jest na papierze, ale go nie płacimy. Czyli łącznie ze spółki z o.o. dwie dyszki. Na 20%, gdzie na przykład mamy 24% przy podatku, przy działalności gospodarczej, tak? Także zawsze te parę procent można oszczędzić. No nie oszukujmy się, spółki z o.o. też mogą nam generować fajne rzeczy, tak? Na przykład mogą nam kupić samochód, którym jeździmy prywatnie, tak? Czy możemy tankować i tak dalej. Także dużo jest fajnych rzeczy, gdzie możemy to też fajnie poubierać i powiedzieć kilka słów. Wracając jeszcze do doradztwa podatkowego, bo w tym kierunku zmienia się w ogóle, wszystkie biura się zmieniają i powinny się zmieniać. Tak. My jesteśmy już przygotowani z tego względu, że niedługo wchodzi KSeF. Nie wiem, czy słyszałeś o KSeF-ie. Nie. Jest to automatyczny program, który dostaniesz od rządu, gdzie, w którym będziesz wystawiał faktury. Czyli dzisiaj przychodząc na wspomnianą stację, gdzie zatankujesz samochód, mówisz swój NIP, tak, nie bierzesz faktury. Ta faktura już będzie u Ciebie elektroniczna. Tak, ona już będzie zaksięgowana. Czyli wszyscy będą musieli zrezygnować z tych programów, które używają do faktur i tak dalej i wejść na wspólny program państwowy.
Dokładnie tak. Znaczy, można zrezygnować. Akurat nasze programy są dostosowane już do KSeF-u, czyli możesz sobie fakturę wystawić w naszym programie, tak jak było do tej pory, tylko jest automatycznie opcja nie wyślij do kontrahenta, tylko wyślij do kontrahenta i do KSeF-u. Czyli wysyłasz po prostu jednym guziczkiem do dwóch miejsc. No to wszystkie programy będą dostosowane. Na pewno programiści, którzy przygotowywali te programy, myślę, że tak, dostosują te programy. Okej, wróćmy do stricte do tego biznesu. Klient, który chciałby z Wami zacząć współpracę, jakim musi kapitałem dysponować? Tak, opłata wstępna jest, jest to kwota 6 tysięcy złotych, także nie jest to jakaś wygórowana. Jednorazowa kwota. Jednorazowa kwota. Później pobieramy po pierwszym miesiącu współpracy 300 zł, symboliczne też opłaty jakby na marketing. My jako firma dorzucamy dwa razy więcej, czyli te 900 zł netto jest przeznaczane na kampanię regionalną, to jest typowo kampania AdWordsowa. Robimy podstronę dla oddziału, który też jest promowany między innymi też na YouTubie. Są też reklamy SEO, które kierują na nasze linki sponsorowane. Między innymi właśnie jako centrala ogłaszamy się też w czasopismach ogólnopolskich. Czyli wszystkie tak naprawdę scentralizowane działania my robimy jako TagSafe, jako centrala. Natomiast też mówimy, jak pozyskiwać klientów lokalnie, jak założyć Facebooka lokalnego, czy zrobić reklamę w Google Mapsach, tak? Gdzie my później jakby centrala też jakby zarządzamy, czy na przykład jeśli mamy, nie wiem, święto, tak? Gdzie są odpowiednie godziny otwarcia biura, czy biuro jest nieczynne, my możemy po prostu przez jedną aplikację, właściwie nasz, nie my, tylko już firma marketingowa, która nas obsługuje, tak, to wszystko po prostu sobie zdalnie działa z tym. Zgłasza się do Was potencjalny franczyzobiorca, musi dysponować również lokalem jakimś, tak? Biurem fizycznym takim. Tak, bardzo fajnie jest, jak jest biuro, natomiast też poprzez przez naprawdę tą pandemię, którą przeszliśmy, zobaczyliśmy, że dużo osób woli pracować też w domu, tutaj jeśli mówimy o księgowych, bo jednak jest tam skupienie. Także niektóre punkty są takie, że mamy na przykład po 5, 6 czy nawet już 8 osób, tak, w biurze, a są takie punkty, gdzie po prostu są jedna, dwie osoby w biurze, a na przykład 3-4 już pracują zdalnie z domu, bo mają ciszę i są spokojni, tak? Mogą zaksięgować dużo rzeczy. Także tu kwestia jakby dowolności, natomiast większość partnerów zaczyna od pracy zdalnej, gdzie w pierwszych miesiącach po prostu uczą się naszych programów, dostają pierwszych klientów z centrali, bo my tych klientów też przekazujemy. Jeśli stwierdzają, że już zarabiają na tyle, że chcą mieć otworzyć biuro, chcą dodać pracowników, wynajmują sobie odpowiednie biuro, mogą też, jeśli dalej mu się to podoba, praca zdalna, mogą też przejść na system właśnie wirtualnego biura, czyli wydając sobie adres w danym mieście i dalej kontynuować tą pracę. No tak z punktu widzenia klienta, który przychodzi do biura księgowego, jednak profesjonalnie to wygląda, jak jest jakieś chociaż małe biuro, bo niektórzy jeszcze klienci, tak jak mówiliśmy wcześniej, chodzą z papierowymi fakturami wypisanymi ręcznie, bo tam prowadzą jakiś mały biznes, gdzie nie mają nawet programu do fakturowania. No i nie wyobrażam sobie, żeby przekazywać do biura księgowego takie faktury, nie wiem, w bramie czy na stacji benzynowej, tak? Tak. Profesjonalnie na pewno to wygląda, jak jest jakieś biuro. Tak, dlatego my zachęcamy może nie typowo do działalności typowo home office. Natomiast fajnie jest mieć przynajmniej to wirtualne biuro. Wirtualnym biuro, czyli ten adres, który wynajmujemy, ma też jakby salki na spotkania z klientami, czyli nawet jeśli klient prześle nam korespondencyjnie, czy przyniesie, jest recepcja, tak, zostawi te dokumenty, wygląda to profesjonalnie. Jeśli się umówi z księgowym na doradztwo podatkowe, czy inną usługę, czy chciałby po prostu porozmawiać, to jest po prostu wynajmowana salka dodatkowa i tam się klienci spotykają. Także wiadomo, że klienci myślą, że będą przychodzić codziennie i tak dalej, tak. Przynosić dokumenty, dużo pytań, natomiast widzimy w praktyce, że jednak cała obsługa poszła online, dzisiaj też mamy doradztwo online, gdzieś to się zamyka już na bazie internetu. Rozumiem, że na samym początku i póki jeszcze nie wypracujemy bazy tych klientów, działamy samemu. Później zatrudniamy pracowników. Najniższy abonament u Was ile kosztuje? Zaczynamy od 185 zł za ryczałt, 235 książka przychodów i rozchodów, 425 zł zaczynają się spółki prawa handlowego. Jasne. Ile takich firm trzeba pozyskać do współpracy, żeby zaczęło to się w ogóle spinać, żeby zaczęło to zarabiać na koszty? Myślę, że około 20-30 firm to jest kwestia właśnie 2-3 miesięcy. I to już jest rentowne, że zarobimy na siebie. Później każda kolejna firma to jest kolejny in plus.
No tak, o tyle to jest fajne, że tak jak żeśmy rozmawiali, że przy księgowości nie zmienia się biur księgowych jak rękawiczek, tylko jak już się jest w tym biurze, to się tak naprawdę jest tam latami, się płaci ten abonament latami. Tak, jest to bardzo fajne, bo mamy wtedy ten stały dochód, tak? Nie jak w przypadku różnych innych produktów, na przykład produktów finansowych, gdzie na przykład mamy dodatkową prowizję za leasing klienta, gdzie możemy mieć w jednym miesiącu więcej, w drugim mniej. Tutaj mamy stały dochód, który rośnie po prostu co miesiąc schodkowo. Także wiemy, ile dostaniemy rozliczenia, tak? I możemy sobie zaplanować budżet na różne rzeczy. Jeżeli to nie jest tajemnica z tego abonamentu, ile zostaje pieniędzy dla franczyzobiorcy, a ile jest przekazywane do centrali? Tak, jeśli mówimy o umowach na uproszczonej księgowości, czyli KPR, Key Ryczałt, 80% jest dla partnera, 20% zostaje w centrali. W przypadku spółek prawa handlowego jest to 70%, dla partnera 30% zostaje w centrali, tylko tu jeszcze mamy tak zwaną trzynastkę, bo jest sprawozdanie finansowe, czyli też dodatkowy bonus dla naszych partnerów. Dlaczego taki podział? My generalnie dostarczamy pełne oprogramowanie dla naszych franczyzobiorców, czyli dbamy o to, żeby było aktualne, robimy też archiwizację dokumentów poprzez 10 lat, dajemy bezpłatne programy dla klientów do wystawienia faktur. To już myślę, że program Saldo, jeśli ktoś zna w księgowości, to też dużo powie. Normalnie kosztuje w granicach 200 zł miesięcznie, gdy klient samodzielnie chciałby wykupić. My go dajemy bezpłatnie i to proszę zwrócić uwagę, nawet przy abonamencie 180 czy 230 zł dajemy też go bezpłatnie. Czyli tak naprawdę klient zyskuje już na samym plusie, tak? Jakby tak naprawdę dostaje, płaci za program, a ma księgowość za darmo, może sobie tak to po prostu pozamieniać. A z racji tego, że my kupiliśmy ten program na własność, może się dysponować. Możemy dysponować nielimitowaną ilością tych klientów, dlatego przekładając koszt jednostkowy, wychodzi to bardzo korzystnie dla klienta. Macie też jeszcze jakieś programy typowo autorskie zrobione pod Waszą firmę? Tak, mamy program swój Tax CRM, gdzie tam są przekazywani klienci do naszych partnerów, czyli infolinia odbiera telefon, czy dostaje zgłoszenie. Mamy też informacje, które oddziały, na przykład jakie języki znają, czy jakich klientów preferują, czasami jest to po branżach, na przykład, że jeden lubi e-commerce, drugi transport, trzeci jeszcze IP boxy i tak dalej. Także nasza osoba, która przydziela te wszystkie firmy, to najpierw patrzy, kto jak najbardziej oczywiście pod lokalizację, tak? Bo lokalizacja też jest ważna. Natomiast drugim aspektem jest właśnie, czy ktoś może obsłużyć, tak? Czy na przykład ktoś, kto rozmawia w języku ukraińskim, czy ktoś na przykład umie księgować spółki prawa handlowego, albo czasami specjalizacje mocne typu e-commerce. Dzisiaj w sieci już jest prawie 100 księgowych z różnym doświadczeniem, także mamy spokojnie możliwość księgowości i różnych spółek praktycznie z każdej branży. W naszym portfolio też są i duże spółki giełdowe, które księgujemy już od lat. Bardzo fajnie to wszystko wygląda, bardzo fajnie sobie radzą. Czy ten biznes można traktować jako biznes dodatkowy, że ktoś prowadzi już jakiś inny interes i chciałby wejść w to dodatkowo? Tutaj raczej nie. Chciałbym, żeby te punkty bardziej poświęcić, bo jednak praca w księgowości to jest... mamy bardzo dużo czasu, potrzebujemy, tak, na zaksięgowanie. Także prowadząc inną działalność, raczej to by było rozproszenie. Chyba że jesteśmy właścicielem takiego biura, bo też mamy takie punkty, które zatrudnia księgowych. Wtedy on może prowadzić jak najbardziej inne sobie biznesy, a tu tylko przychodzi, kontroluje. A czy jest możliwość otworzenia kilku takich biur w różnych miastach? Jak najbardziej. Mamy Macie takich multifranczyzobiorców? Mamy po 3-4 punkty, niektórzy mają. Oprócz tej firmy prowadzisz jeszcze dwie inne działalności, które też są oparte na franczyzie i dopuszczasz taką możliwość, żeby w jednym biurze prowadzić trzy te działalności. Czy mógłbyś słowo powiedzieć o tych pozostałych działalnościach? Tak, jest to oczywiście uzupełnienie produktów księgowych. Mianowicie mamy pośrednictwo leasingowe, kredytowe, czyli tak naprawdę jeśli klient widzimy, że na przykład ma zatory płatnicze, to księgowa może zaproponować mu na przykład factoring, bo widzi, że ma faktury wystawiane na długi termin płatności. Może też to być, gdzie firma się rozwija, na przykład nie wie, że potrzebuje, znaczy nie wie, że może wziąć właściwie leasing na start, na przykład samochodu czy maszyny. Także też księgowa może to po prostu zlecić właśnie poprzez nasz ten autorski system CRM-owy.
finansowanie, tak? Czy to trafia do innego działu, ktoś się już kontaktuje z klientem, podpisuje leasing, za to wszystko oczywiście są prowizje. No i kolejny biznes to jest, są też nieruchomości. Mhm. Dzisiaj dużo klientów, widzimy jakie ma dochody, tak? I pytają się właśnie o jakieś inwestycje. Często są właśnie też to obcokrajowcy, którzy mówią, no chciałbym zainwestować w Polsce, czy mogę kupić jakąś nieruchomość. Mhm. Tak, mówimy jak najbardziej, możesz kupić nieruchomość, wystarczy, że rok czasu mieszkasz w Polsce, jeśli chcesz się też dofinansować kredytem, jest to też możliwe, wystarczy, że pracujesz przez 12 miesięcy, tak, w Polsce. Mhm. Nieruchomości można kupić w Polsce, ale też za granicą. Mamy też dostępną Hiszpanię, Dominikanę, Zanzibar, Bali, super. Cypr, także jest z czym wybierać. Mhm. Jesteście też brokerem w sprzedaży samochodów. Masz też biuro, które się nazywa DG Invest. Tak. I tam można też, oprócz finansowania na typu leasingi, kredyty i tak dalej, można zakupić z dużymi upustami samochody, tak? Jako broker sprzedajecie te samochody. Tak, sprzedajemy wszystkie samochody z rabatem flotowym. Około 1000 samochodów dostępnych od ręki. Mhm. Łącznie do miesiąca jesteśmy w stanie nawet, mam około 3000 na różnych placach. Jasne. Także zapraszam jak najbardziej też tutaj pod kątem i usług księgowych łączonych z finansowaniem albo jakby poprzez samofinansowanie. Można sobie dowolnie łączyć, czyli mhm. na przykład ktoś może pracować w finansach, mieć nieruchomości, ktoś może pracować w księgowości, a mieć też finansowanie typu leasing, kredyt, tak. czy nawet też te nieruchomości. Czyli w zasadzie najkorzystniejsza opcja otworzenie biura stacjonarnego i wprowadzenie 3 marek i wtedy jak nie to idzie, to idzie i zawsze z czegoś czerpiemy zyski. Dokładnie. Jeżeli chodzi o kancelarie podatkowe, jak wygląda odpowiedzialność franczyzobiorcy za to, co ewentualnie jakieś straty narobi, czy mhm. nie wiem, pogubi papiery, pogubi, bo różne tak. cuda się zdarzają tutaj, na tym świecie. Jest jakieś ubezpieczenie? Jest ubezpieczenie. Proszę też pamiętać, że my bierzemy pełną odpowiedzialność za klientów jako spółka. Mhm. Mamy na to polisę wykupioną w firmie Warta, czyli dobry partner, tak. Na kwotę 1 000 000 zł. Także jeśli by się zdarzyło coś, co nie powinno się zdarzyć, to oczywiście naprawiamy te błędy, bo prawo podatkowe i rachunkowe mówi o tym, że powinniśmy naprawić jak najszybciej błąd, jeśli go wykryjemy. Jeśli on zostanie nam też pokazany, to klient poniósł jakikolwiek z tytułu na przykład dodatkowe koszty, czyli dostałby mandat, dostałby kary, musiałby coś zwrócić z odsetkami. My te koszty jako centrala pokrywamy. Mhm. Także partner jakby też tutaj się trochę jest chroniony, bo poprzez takiego dużego brata, poprzez taką parasol taki ochronny, gdzie jednak my bierzemy to na siebie. Natomiast oczywiście jeśli dany partner uchyla się od naprawienia, jest utrudniony z nim kontakt i tak dalej, no też oczywiście może być wzięty pod odpowiedzialności, ale to już nie przez nas, tylko przez inne organy. Tak. Okej. Okay. W jaki sposób można Was znaleźć, jeżeli ktoś by chciał współpracę z Wami podjąć? Strona jest tak jak nazwa firmy, czyli www.taxsafe, pisane, tak? taxsafe.pl. Tam mamy wszystko opisane o modelach współpracy, bo można być nie tylko franczyzobiorcą, gdzie dajemy pełność jakby dostępny, jest traktowany jako nasz oddział, ale można też być autoryzowanym partnerem, czy też jakby pozyskiwać też klientów do księgowości. Także są 3 różne modele współpracy. Każdy może zacząć od na przykład, jeśli nie wie, czy się sprawdzi, jest to jakiś niewielki koszt, bo na przykład zostanie autoryzowanym partnerem, to jest koszt tylko 2000 zł, a już też dostajemy program do księgowości, mamy program mhm. Saldeo, także możemy zobaczyć, jak to działa. Natomiast jeśli ktoś już chce być pełnoprawnym oddziałem, czyli franczyza, ta kwota 6000 wspomniana wcześniej, gdzie my tak naprawdę większość przeznaczamy na zakup programów, no bo zakup programów to jest już kwota 5000 tak. w Komarchu Optimy plus Saldeo, plus zrobienie reklamy, także my tak naprawdę wydajemy dużo więcej na otworzenie punktu niż franczyzobiorca mhm. jakby ponosi te koszty. Natomiast wychodzimy z takiego założenia, że chcemy zarabiać wspólnie na klientach, a nie na franczyzobiorcach. Mhm. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany tym biznesem, to w opisie filmu będzie też link do kontaktu, także zapraszamy do kontaktu. Jeszcze takie pytanie, jak praktycznie wygląda szkolenie takiego franczyzobiorcy? I gdzie ono się odbywa? Tak, szkolenia mamy nagrane online, czyli mhm. przez nasz system taki ten CRM autorski, który mamy, jest platforma szkoleniowa, gdzie po prostu mamy panele posegregowane, tak, co powinien jak się nauczyć Optimy, co powinien wiedzieć o Saldeo. Wszystkie szkolenia, bo tu jednak w księgowości jest bardzo ważne, że
wszystkie szkolenia, aktualizacje, czy związane z CTM estońskim, czy teraz na przykład wchodzi Fundacja Rodzinna. Jest to taki nowy twór, który został zbudowany na zasadzie takich fundacji, właściwie firm rodzinnych z zachodu, typu, nie wiem, Rockefeller, tak? Tam też mają firmy rodzinne i tak dalej. Dzisiaj to wszystko wchodzi w Polsce, także jest już podpisana ustawa przez prezydenta, także myślę, że w czerwiec, może lipiec będziemy mogli zakładać fundacje rodzinne. Ty na przykład jako fundator będziesz mógł wnieść na przykład nieruchomość czy swoją firmę do takiej fundacji i po prostu rozpisać w statusie, jak ona mogła być zachowywana czy przekazywana na zasadzie sukcesji, tak, na inne pokolenia. Chodzi o to, żeby ucieczka też w jakiś sposób przed zajęciem ewentualnie komorniczym. Przed zajęciem, ale też myślę, że tutaj wiadomo, że my jako Polacy dopiero budujemy te swoje majątki poprzez wojny i tak dalej. Ciężko było nam coś zgromadzić. Natomiast chcemy te majątki przekazywać dalej kolejnym pokoleniom, tak? Natomiast no, nie mamy gwarancji, czy na przykład dziecko, nie wiem, nie sprzeda na nieruchomości i pójdzie przegrać wszystko w kasynie. Może się też zdarzyć, tak? Natomiast otwierając taką fundację rodzinną, masz tutaj konkretne cele, zapisujesz, tak? W jakich momentach on może wypłacić pieniądze. Czyli na przykład jeśli się uczy, tak? To dostanie pieniądze na studia. Jeśli ktoś, nie wie... Tak, system, który od wielu, wielu lat działa w Stanach. Można po prostu ustalić stałą pensyjkę z synkowi, który naprawdę jakby dostał całą tą nieruchomość, rozwali ją w parę minut. Tak, także bardzo. I też oczywiście jest to troszeczkę pod kątem podatkowym jest bardzo korzystne. Z tego względu, że osoby w pierwszej linii, nawet w drugiej, tak, bo mówimy tutaj o żonie, ale też dzieci z innych małżeństw, tak, wchodzą w tą grę, brat, siostra, rodzice, tak, także mamy troszeczkę więcej. Tutaj są to beneficjenci, którzy są zwolnieni z płacenia podatku PIT. Fundacja rodzinna tylko ma 15% CIT, który musi jakby odprowadzać. Natomiast wszyscy beneficjenci mogą sobie pobierać te wynagrodzenia bez podatku PIT, czyli tak naprawdę kolejny sposób, tak jak mówiliśmy o spółce podatek estoński było 20%, tak? 24% było przy KPRC, a tutaj mamy tylko 15%. Czyli znowu idziemy w innym kierunku, nie ucieczki oszczędności za granicę, tylko sobie poukładania tak naprawdę życia. Bo fundację możemy założyć na dwa sposoby. Może być to oczywiście u notariusza, a może też być w formie testamentu. Tak? W formie testamentu też możesz napisać, żeby majątek był określony poprzez i rozdany poprzez fundację rodzinną, czy zarządzany. Czy do tego biznesu nadaje się każdy, czy ewentualnie przeprowadzasz jakąś taką weryfikację, że no po jakimś czasie, nie wiem, rozmawiasz z klientem, z potencjalnym franczyzobiorcą i widzisz, że on się w ogóle nie nadaje do tego biznesu i nie da rady z nim podjąć współpracy? Tak, no w przypadku na przykład finansowania, czyli naszej tej drugiej firmy DG Invest, gdzie tam mamy leasing kredyt, jest troszeczkę łatwiej, tak? Bo tam są doradcy, analitycy finansowi, którzy podpowiedzą, gdzie co zrobić i tak prosty dalej. Biznes. To mówi to się, że prosty, to jest prosty biznes, ale księgowość to już nie jest prosty biznes. Księgowość, powiem tak, bardzo są ważne predyspozycje. My lubimy ludzi z pasją. Jeśli ktoś faktycznie się pasjonuje w księgowości, w finansach, kręci go to, tak? Lubi doradzać, to jak najbardziej my go przeszkolimy, tak? W tym kierunku i z oprogramowania. I to klienci później czują. Mówią, że no, pan mnie fajnie rozliczał, nawet jeszcze po godzinach siedział, bo jeszcze coś tam mi sprawdzał, tak? No to widzimy. Natomiast jeśli to ma być na zasadzie, a muszę iść odklepać parę rzeczy, to raczej to nie jest może ten kierunek, tak? Pamiętajmy właśnie, jak chodzi ten KSeF, czyli zmieniamy się tak naprawdę pod kątem księgowym, czyli to nie będzie już tak naprawdę wprowadzanie dokumentów, bo dokumenty będą wprowadzone, tylko właśnie doradztwo, zarządzanie. Czyli może zmienimy to z działalności gospodarczej, którą kliencie masz już od 20 lat, płacisz bardzo wysokie podatki, może zmienimy na spółkę z 9% CIT-em, a może przejdziesz na CIT estoński, gdzie będziesz miał zero tego, a może fundacja rodzinna, tak? Jest dużo fajnych możliwości, gdzie my jako księgowi, a niedługo doradcy podatkowi, bo tak to można to nazwać, powinniśmy doradzać klientom. Ale ty przeprowadzasz taką weryfikację jakby franczyzobiorcy? Tak. Z tobą się przeprowadza taką rozmowę? Tak, ja generalnie zawsze proszę o CV naszego partnera, ewentualnie ktoś nie ma CV, żeby w punktach opisał doświadczenie i po prostu widzę, tak? Po takim CV i po krótkiej rozmowie widzimy, czy ten partner się nadaje, czy się po prostu nie nadaje. Jasne. I jak może zachęć jeszcze moich widzów do tego biznesu, powiedz, jak można tutaj ewentualnie nawiązać współpracę, czy no, czym możesz zachęcić?
Tak, biznes bardzo fajny, rozwijający się. Nasza firma ma 70-75% przychodu, co roku więcej, także bardzo szybko, dynamicznie się rozwijamy. W tej chwili posiadamy już ponad 30 oddziałów, ponad 3000 klientów. Przekazujemy dosyć sporo klientów, bo przez różne nasze działalności marketingowe, ale także, że już jesteśmy długo na rynku, bo łącznie mamy 29 lat, w przyszłym roku będziemy świętować 30-lecie. Mhm. No, gratulacje. Dziękujemy bardzo. Przez to, że jesteśmy znani już i dla urzędów skarbowych i dla dużej grono klientów z różnych branż, też pracujemy nad tą marką, tak? Także jeśli ktoś na przykład będzie chciał, nie wiem, jakiś problem, tak, z księgowych, nie wie, co zaksięgować, to zawsze jest osoba, do której można zadzwonić. To nie zostawiamy księgowych jakby na samodzielne działania, tylko po prostu jest u nas też w grupie doradca podatkowy, który zawsze pomoże. Mamy spotkania też online, dużo szkoleń stacjonarnych, szkoleń online, także dbamy o tą wiedzę, żeby była aktualna. I tak naprawdę też my zapełniamy tak, tych klientów dla nowych oddziałów. My przekazujemy około 300 klientów w ciągu miesiąca. To jest dosyć spora ilość. Oczywiście nie są to stricte podpisane ale już umowy. Ale 300 klientów mówimy na terenie całej Polski. Na terenie całej Polski, tak. Natomiast mamy już oddziałów, ponad połowę oddziałów, czyli większość oddziałów, można powiedzieć, już nie chce nowych klientów, bo po prostu nie ma mocy przerobowych. Bardziej tam szukają księgowych do pracy. Mhm. I te największe oddziały zatrudniają już po 6, po 8 księgowych i po prostu szukają kolejnych osób, tak, w danych lokalizacjach. A jak wygląda dzisiaj zatrudnienie księgowej? Problematyczne to jest, czy nie za bardzo? W dużych miastach jakby jest troszeczkę ciężej. W mniejszych widzimy, że łatwiej się pozyskuje, ale przez to, że mamy właśnie możliwość pracy zdalnej, mamy takie sytuacje, że na przykład główne biuro jest w Warszawie, ale znaleźliśmy kogoś, nie wiem, w Kaliszu czy w innym jakimś Wrocławiu, tak? I te osoby na przykład pracują zdalnie dla Warszawy, tak? Czyli punkt przydziela klientów i to rozdziela. Super. Okej, no myślę, że żeśmy przybliżyli tutaj wszystkie aspekty Waszej franczyzy. Jak coś, zapraszamy do współpracy. Dokładnie. Pod filmem, tak jak powiedziałem, jest link do kontaktu. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy wywiad. Dzięki. Dziękuję pięknie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeżeli odcinek się Państwu spodobał, koniecznie wciśnijcie ikonkę subskrybuj i dzwoneczka, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Zostawcie również łapkę w górę i w miarę możliwości udostępniajcie ten materiał, żeby miał większy zasięg. Dziękujemy pięknie za obejrzenie. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam.